Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w Against the Storm. Zapewne niektórzy z was kojarzą grę Imberborn? Dobrze, chyba tak to było, gdzie sterowaliśmy bobrami. I w sumie ta seria nawet jest u mnie na kanale. Gdzie właśnie musimy tym bobrom zapewnić schronienie i jakiś byt. No i tutaj właśnie nadchodzi Against the Storm, gdzie mamy coś w podobie do Timberborna, tylko że tutaj sterujemy bobrami, jaszczurami oraz, z tego co mi wiadomo, ludźmi. Oprócz tego, głównym zagrożeniem tutaj jest deszcz. Deszcz, który jest w jakiś sposób, z tego co wyczytałem, skażony. No i nie możemy właśnie dać się tak jakby na niego, no nie możemy się na niego otworzyć, na ten deszcz, w sensie, no nie możemy sobie wyjść i potańczyć w deszczu jak najbardziej. Musimy oczywiście naszych mieszkańców tutaj ekwipować w różne stroje przeciwdeszczowe oraz zapewnić właśnie jakieś to przetrwanie. Dodatkowo gra jest, że tak powiem, urozmaicona w elementy roguelite, czyli za każdym razem, gdy będziemy zaczynać nową osadę, to wszystko, co robiliśmy na początku, będzie inne. W sensie, no, każda rozgrywka będzie inna. I z tego, co mi wiadomo, również będziemy mogli zaczynać troszeczkę w inny sposób. Oraz będziemy mieli chyba dostęp do drzewka wszelkich urozmaiteń. Ale to już, moi drodzy, zobaczymy sobie za chwilę. Ja gry jeszcze nie odpalałem. To jest śmieszne. Tutaj nie ma żadnych ustawień graficznych. Nic, a nic. No oprócz tam wiadomo, oprócz... A nie, przepraszam, okłamuję was. Chciałem powiedzieć, że to jest pierwsza gra, w której nie widzę jakości grafiki, ale nie. Jednak jest, przepraszam. Zmieniam zdanie. Po prostu nie zauważyłem. Ślepy Shiro. No ale musicie mi baczyć, jestem po pracy, po 8 godzinach. Gdzie naprawdę dzisiaj miałem taki Saigon. O Jezu, dramat. Ale to opowiem wam już później. Oczywiście Early Access. Widzę, że fajnie tutaj twórcy sobie to wszystko porozlokowywali. Tak naprawdę z tego co widzę, to już tutaj niewiele co zostało. Został jakiś zapieczętowany las, spełnienie samouczka oraz funkcje proponowane przez społeczność. No i tam jakiś status zweryfikowany na Steam Decku. Ale to mniejsza. Dobra, lecimy. A vile cycle of destruction, ravaging everything in its path. The only safe haven is the smoldering city, where the mysterious scorched queen reigns. You are one of her viceroys, a pioneer sent into the wilds, tasked with establishing new settlements and acquiring valuable resources for the crown. Your goal is to help rebuild the smoldering city and secure the future of the Queen's subjects. Krople wieczego deszczu są naładowane magicznie. Wysłannik królowej, użyj przycisku WASD lub myszy, aby przesunąć kamerę. Noki. Dobra, prawym. Zaniedbywanie twojej osady zwiększy zniecierpliwienie królowej i sprowadzi na ciebie jej gniew. No okej. Wypełnianie obowiązków z korony zwiększy reputację miasta, odblokuje nowe projekty budynków i ostatecznie doprowadzi cię do zwycięstwa. Wybierz nowy projekt budynku i kliknij ikonę korony znajdującą się poniżej. Okej. Okay. Każda ekspedycja zaczyna się z kilkoma niezbędnymi projektami budynków. Kolejno otrzymasz miarę zdobywania punktów reputacji. Wybierz teraz obóz drwali. Punkt początkowy dla drwali wyruszających w dzicz, aby ścinać drzewa. Okej, wybieramy. Naciśnij spację, aby wznowić. Zbuduj obóz drwali i eksploruj las. Nie pozwól, by ogień w palisku zgasł. Dobra, no... Tylko jak to zrobić? Jeszcze raz. Jak to się tutaj robi? Drogi, obozy, produkcje, dekoracje... Ej, domy przemysłu, właśnie, ale tutaj tego nie ma. A, obóz drwali, przepraszam, jest.
R się zmienia, rotację. Czy tu jakieś drogi są potrzebne, czy są niepotrzebne? To jest dobre pytanie. Dobra, niech będzie tu. Rozumiem, że drogi również są jakieś tam potrzebne. Ścieżka, a da się rotatować? Da się rotatować, no to spoko. Pani ścieżko, proszę, tutaj, o, pyk, pyk. Nie chciałem tego. O, dobra. Zwycięstwo i porażka. W grze Against the Storm budujesz nie jedną, ale wiele osad. Aby ustabilizować miasto, a co za tym idzie wygrać rozgrywkę, musisz zebrać wystarczająco punktów reputacji, aby zapełnić cały pasek reputacji. Kolor niebieski. Ważne jest, aby zrobić to zanim zniecierpliwienie królowej kolor czerwony osiągnie maksimum. Jeśli królowa straci cierpliwość, przegrasz. Przegrasz również, jeśli wszyscy mieszkańcy twojej wioski opuszczą lub ją umrą. Oj, jak zwykle Shiro nie wyłączył telefonu. Jak zwykle. Już wyłączam, kochani. Zawracają mi nawet tyłek po pracy. Ja nie wiem, co ci ludzie mają. Zniecierpliwienie królowej plus 0,15 na minutę. Ej, no to tak lipa trochę. Apokalipton. Byłem pewny, że tutaj bardziej będziemy mieć taką swobodną rozgrywkę, ale chyba nie. I teraz żałuję, bo mogliśmy to zrobić inaczej. O, w ten sposób na przykład. O, no niech będzie to w ten sposób. Nowe rozkazy. Co jakiś czas otrzymasz nowe rozkazy z Cytadeli. Kliknij ikonę koperty w prawym górnym rogu ekranu i sprawdź nowe cele. Cel. Obóz Drwali razy 2 oraz drewno w obóz Drwali. Produkuj 10 drewno w budynku obóz Drwali. Nagrody. Grupa bobrów, 3 sztuki oraz kamień węgielny, wzmocnione siekiery. Świetnie. Czyli potrzebujemy dwóch obozów. I kolejna ścieżka, pyk. Da się szybko nawet tutaj sobie czas przesuwać. Poczekajcie, ogólnie to jest Brownhild Steelhide, budowniczy, okej. Okay. Bubr i jaszczur. Wolni pracownicy, populacja. Jaszczury są bardzo odpornymi i nieufnym gatunkiem. Bardzo dobrze radzą sobie ze zwierzętami i produkcją mięsa oraz wolą pracować w ciepłych środowiskach ze względu na swą zimnokrwistą naturę. Bobry. A wolni pracownicy w sensie, że ilu jest wolnych pracowników? Dobra. Okej. Nieważne. Bobry są pracowite i uczciwe, ale też dość wymagające. Są utalentowanymi stolarzami i lubią inżynierię. Ludzie. Gatunek łatwo przysuwujący się, ale bardzo podatny na deszcz. Ludzie są biegli w rolnictwie i bardzo lubią ważyć. No ciekawe. A co tutaj możemy? Brak pracowników. Do tego budynku nie przypisano żadnego pracownika. A, to nie problem. Już. Panie Bobrze. Dobrze, panie Bobrze. A w sumie możemy wszystkich przypisać, to nie jest problem. Idziesz tutaj. I tu jednego humana. Pracować. Nie obijać się. Nie obijać mi się tam. 10 na 10, okej. No i pyk. Reputacja 1. Aby szybciej przebić się przez las i dotrzeć do polan, oznacz drzewa do wycinki, kliknij ikonę siekiery w prawym dolnym rogu ekranu i przyciągnij kursor nad drzewami. W prawym dolnym rogu ekranu. Oznacz drzewa do wycinki. No dobra. Gdzie jest ta polana? Jest jakiś boss? What? No tutaj sobie wyciąć, tu sobie wyciąć i tu sobie wyciąć. A do bossa zaraz dojdziemy. Zaraz dojdziemy do bossa. Zbyt wcześnie na niebezpieczne polany. Twoja zadanie jest przygotowane na zagrożenie występujące na niebezpiecznych polanach. Okej, zbyt wiele drzew.
A znaczenie zbyt wielu drzew może cię spowolnić. No dobra, to nie będę tak robił. Na razie to wypadł. Wybierz nowy projekt w budynku. Twoja rano ma rośnie. Możesz teraz wybrać jeden z nowych planów budynków. Okej, okay. Chata. Możesz pomieścić dowolnego mieszkańca, a nie zaspokoić zaawansowanych potrzeb domostwa, a dla konkretnych gatunków. Musi być zbudowane w pobliżu paleniska. Może pomieścić trzech mieszkańców. No dobra. Chata. Chata, chata. Niech będzie tutaj. Pyk i pyk. A czy mamy budowniczych? Mamy. Na luziku mamy. Eksploracja. Choć początkowo osada jest prawie w całości otoczona gęstym lasem, wokół twojej startowej pozycji znajdują się mniejsze i większe polany. Aby założyć dobrze prosperującą osadę, musisz przebić się przez las i odkryć, co kryje się pod mgłą. Polany mogą zawierać surowce, skarby, żyzną glebę, zniszczone budynki i wiele więcej. Użyj narzędzia do oznaczenia drzew, ikony topora w prawej dolnej części ekranu, aby wskazać drwalom konkretne obszary lasu, które powinni potraktować priorytetowo. Najlepsze nagrody pochodzą z niebezpiecznych lub zakazanych polan. Okej, okay, czaszki. Ale na polanach tych zawsze występuje przynajmniej jedno niebezpieczne wydarzenie, które wymaga dostarczenia do określonych zasobów lub wykonania konkretnego zadania. Czyli tutaj mamy jakiś pierdziernik. Ale też fajne nagrody zapewne. No. Tylko tak, z jedzeniem to my kulejemy trochę. Trochę kulejemy z jedzonkiem. Tam sobie budują. Dobra, mieszkańcy. Ludzie, bobry i pusto. Kolejne lizardy? Populacja 3. Jak to tak? Tutaj nie mieszkają Jade. Ile was tu jest, przepraszam? A, 6? A to dobrze zrobiłem jednak, okej. Okay. Tak, mamy 6 drwali. Czemu ja tutaj was używam? Pyk. I drwalów, tutaj widajcie. Zawsze trochę lepiej, nie? Zawsze trochę lepiej. Dobra, puśćmy to. Wy tam panowie ścinajcie. Dobra, co my tu mamy? Pole lnu małe. Kliknij daj przycisk myszy, aby odrzucić, co? Ale co my tu musimy zrobić? To jest dobre pytanie. Aha, nic, okej. Okay. Obóz żniwiarzy. Królowa dała nam jakiś... Właśnie, tu mam kolejny quest. Odkrywanie dziczy. Robi się przez polany. Już 5 drwali. Nagrody ludzie plus paczka z mięsem. Okej. Zaraz się przebijemy. Potem sobie przy okazji możemy jeszcze tutaj przejść. I tu. Okej. No w ogóle zauważcie, że mamy tutaj owady plus glinę. Włókna roślinne i sporo tego jest. Lecimy razy 3. O, coś tutaj się stało. Da się tego wyłączyć? Co tutaj jest? Złoże gliny. No to wykonaliśmy questa. Następny mały obóz zbieraczy oraz warzywa w mały obóz zbieraczy. Nagrody, ogromne warzywa oraz reputation. No problem. No to musimy sobie znów dobrać mały obóz.
Mała surowa wersja wyspecjalizowanego obozu jest wolniejszy i może zbierać zasoby tylko z małych złóż. Może zbierać zboże, korzenie oraz warzywa. No dobra. No dobra. Może być i tu. Może być i tu. Pykniem. To jest kolejne małe złoże, sobie też to ogarniemy. Musimy sobie warzywkę jeszcze ogarnąć, bo tego też nie mamy. Tego też nie mamy. W ogóle możemy sobie tutaj jeszcze zrobić taki myk. Taki sobie zrobić myk. Gdzie my mamy drewno? Żywność to nie, materiał budowany też nie. Jest tutaj drewno? No właśnie, bo ja nie widzę czegoś takiego jak drewno. To jest dziwne. 112 drewna. Ale nie widzę tego nigdzie tutaj. Nigdzie tutaj tego nie widzę. Paliwo i eksploracja. Dobra, dowiera wyjaśnię, to się klika. Części, włókno roślinne, żywice. 124 drewna. Dobra, ludków możemy sobie tutaj dać bez problemu. Niech sobie tutaj ludki pochodzą. O, i tu coś odkryliśmy. Kapusta. Głowa pusta, kapusta. No to nie ma problemu. Możemy dać tu. Kolejne dróżki lecą sobie tutaj. Ops. Śmiesznie wyglądają, nie? Śmiesznie wyglądają. Mamy kolejne przejście. Co my tu mamy? Jakiś budynek. Obóz zielarzy. Zniszczony budynek przez burzę może zostać odbudowany lub rozebrany. Nice, nice, nice. Nowi osadnicy, dzień dobry. Ci ludzie zostali wysłani tu przez koronę. Którą grupę chcesz przyjąć, namiestniku? Druga grupa uda się do innej osady. Po jednym każdego, plus warzywka, skóra i kamień. O, tutaj tylko i wyłącznie zboże. Chociaż tych ludzi nam może być potrzeba. Tych ludzi może być nam potrzeba. Dobra. Tu też coś jest? Co to jest? A, są mchy brokułowe. Obóz zbieraczy. To i sobie tutaj to zróbmy. Ścieżka. Nie, no te osady to już coraz lepiej. Czemu ty masz tu wykrzyknik? Brak źródeł surowców. W zasadzie budynku nie ma odpowiednich źródeł surowców. No jak nie? Olelnu. Obozu z przepisem jednogwiazdkowym? Co? Zboże, korzenie i warzywa. To nie może być len? What? No nie róbcie sobie żartów. Świet. 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 To nie może być to. Musi być obóz żniwiarzy. Nie zbieraczy. No bez jajec. No dobra, no to na razie wypadł mi stąd. Na razie idą ludzie tu. Spartoliłem, no. A tu potrzeba obóz kamieniarzy. Przynajmniej tu kapusta chyba jest do zbierania. Tu kapusta jest chyba do zbierania. No cóż, czasem tak bywa. Grzybki.
Wybierz nagrodę, aby kontynuować. Co? Warzywa w mały obóz. No to tutaj. I dusza był, dobra. Coś tam pracują. Oj, dwa razy weszło nawet chyba. Chyba nawet weszło dwa razy. Jak tam jedzonko? No i tu kolejne kapusty są. No ale to mi tyle tego nie jest potrzeba. To chyba da się rozebrać, prawda? To jest tak, co zwrócić 3 i 10. No co to jest to 10? I wicher to to jest części. Dobra. I też musimy to zniszczyć. To też musimy tu zniszczyć. Dobra, udało nam się chyba to ogarnąć. No to why not? Zwiadowcy są bezczynni w obóz zielarzy. Rozkowy gotowe do upieńczenia. Dobra. Mały obóz zbieraczy. Zresztą odblokowane. Obóz kamieniarzy. Wow, teraz musimy zrobić. Świetnie. Zaawansowany obóz oprócz małych złóż może także pozyskiwać zasoby z dużych i gigantycznych złóż. Może zbierać kamień, ginasz pik morski. Kamień, glinasz, pik morski. Ty niepotrzebnie teraz rozwalałem to wszystko. Tą ścieżkę. No ale słyszałem dobrze. Chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. Dobra, to sobie panowie tutaj też to rozwalcie. Troszeczkę miejsca by się nam tu przydało. Rozumiem, że już możemy, czy nie? A, wybierz nagrody, aby kontynuować. Okej, okay. To tutaj są nagrody. Rozbierz. To nie, odbuduj. To będzie nas kosztowało drewno oraz części dwie sztuki. Ale będziemy mieć obóz zbieraczy. Dobra. Wybierz kamień węgielny. Nikt nie jest w stanie przetrwać burzy w pojedynkę. Królowa oferuje ci kamień węgielny, który położy podwaliny pod dobrobyt twojego miasta. Wybierz mądrze, bo nie będziesz w stanie cofnąć tej decyzji. Narzędzia stolarskie. Materiały budowlane są podstawą każdej osady. Produkcja jest 50% szybsza w budynku stacja robocza. Kontrakt eksploracyjny. Królewska Akademia potrzebuje szczegółowej mapy tego regionu i sowicie wynagrodzi każdego, kto zechce w tym pomóc. Kupujesz 20 trzciny i 20 gnin za każdy odkryty teren. To jest tylko polane. Ale chyba wolę narzędzia stolarskie. Dobra, tu sobie jakoś to wyszło. Niech to się po prostu najpierw odbuduje. Niech to się odbuduje, tu damy kolejnych humanoidów może. Jedzenie nam wzrasta, mięso. Jak można mięso rosnąć? O, ciekawe. Owadów, efekty i ulepszenia. W ogóle to UI jest dla mnie jeszcze takie dziwnawe, ale... Ale damy radę. Dobra, jeszcze musimy trochę gliny wydobyć. Myślę, że niedługo też będziemy przenosić raczej nasze stanowiska drwali. Raczej tak. No przy okazji w ogóle możemy sobie dalej ten obóz drwali zrobić. To też nie jest problem. Akurat 3. Powinniśmy mieć 4. Północ, południe, wschód, zachód.
Wow. Dobra, teraz jest dobrze. Ja mogę sobie to przenieść na przykład. O, pyknięty, dobra. Nawet nie wiem, czy ja muszę te ścieżki mieć. Dobra, humanoidy. Czy oni tu pracują, czy oni nie pracują? To jest dobre pytanie. Coś tam pracują chyba. Dobra, dajmy tutaj sobie dwóch człowieczków, jednego Linarda. I jednego Lizarda. Cały czas sobie bez problemu tutaj to ścinają. Dobra, mamy już kolejny quest wykonany i tutaj mamy stalowe łopaty atut plus jeden do produkcji gliny. Plus skrzynia z kamieniami. Lecimy. I kolejny cel. Obóz żniwiarzy oraz włókno roślinne. To jest właśnie to miejsce, które chciałem już wcześniej zrobić. Tylko mi się nie udało. Okej. Obóz żniwiarzy. W sumie i tak nie mam już ludzi. Z ludźmi jest slipa straszna. Logistyka, właśnie. Każdy budynek ma swój wewnętrzny magazyn, w którym tymczasowo przechowywane są wyprodukowane i zgromadzone dobra. Kiedy magazyn wewnętrzny osiągnie swój limit, znajdujące się w nim towary są transportowane przez pracownika do magazynu głównego. Podczas transportu należy pamiętać, że mieszkańcy wioski mają ograniczony udźwig, zależny od ich profesji i aktywnych atutów, więc nie mogą być zmuszeni do wielokrotnego przechodzenia między swoim miejscem pracy a magazynem głównym. Więc mogą być zmuszeni, przepraszam, że nie mogą. Towary przechowywane we wewnętrznym magazynie budynku mogą być również dostępne dla pracowników z innych budynków produkcyjnych, jako składniki receptur, nad którymi pracują. Jeśli dwa budynki znajdują się wystarczająco blisko siebie, wykorzystają ze swoich wewnętrznych magazynów, widoczna będzie między nimi animowana, przerywana linia po wybraniu jednego z budynków. Czasami dostawy i produkcje mogą zostać trzymane na jakiś czas z powodu przerw. Co kilka minut pracownicy wracają do pobliskiego paleniska, aby zjeść i odpocząć. Podczas przerwy spożywają najmniej jeden posiłek i starają się zaspokoić wszystkie swoje potrzeby. Odzież, usługi. Jeśli mieszkaniec ma wiele potrzeb związanych ze złożonym jedzeniem, zje więcej niż jeden posiłek. Okej. Okay. Okidoki. Okidoki. Czy tutaj się już coś dzieje? Coś się dzieje. Na razie zbieractwo pełną parą. Zbieractwo pełną parą. Tutaj się nic nie dzieje. Halo? Aby nie mam części? Oh no! Oh no! A nie mamy części. Teraz już my się będziemy. Teraz już mieć nie będziemy. Jestem ciekaw, z czego się bierze właśnie te wszystkie części i tym podobne. I dobra, jaszczur, leć. Zbieraj. Zbieraj, jaszczur, zbieraj. Mieszkańcy czekają. Gdzie to jest? Tu jest. I właśnie, kogo nam będzie potrzeba? Mamy tutaj skórę, ale nam skóra nie jest potrzebna zbytnio. Produkcja mięsa. Produkcja mięsa nam nie jest zbytnio potrzebna. Nie wiem, czy nie weźmiemy sobie ludzi jednak. Dobra. Bierzemy tych. Bierzemy tych. I tutaj myślę, że sobie od razu humanoida wyślemy. Tu leci humanoid. Powiem więcej. Tu nawet polecą dwa humanoidy. Jaszczur, spierdzielasz. Węgiel. Wydajne paliwo pozyskiwane w wypalarniach.
dużo tego. Jakieś dekoracje potrzebujemy. Poziom paleniska pierwszy. A spróbujmy jakieś dekoracje może zrobić. Ławkę sobie walniemy, tu ławkę sobie weźmiemy, tu. Tu. Parczek. Niech im będzie. Niech mają ładnie. Dobra, kolejny quest zakończony. Co my dalej tu mamy? 50% do ilości dóbr produkowanych w stacji roboczej. Czyli teraz stacje robocze mamy. Deski w stacji roboczej. Oki. Oki. Gdzie jest stacja robocza? A, najpierw sobie odblokuj stację roboczą. I coś tu jest. Rozumiem, że oni teraz będą korzystać ze swoich dóbr. Z powodu niedalekiego rozmiaru między sobą. Rozmiaru. Trasy niedalekiej. Martwią mnie te części. Te części, jakby nie patrzeć, to są dosyć mocno potrzebne. Ale nie akurat do tego, to tyle dobrze. Nie akurat do tego. Dobra, tutaj wszędzie ludzie pracują. Tu mamy kolejne rzeczy. Co to jest? Korzeń, korzeń. Korzeń i dżądra. Korzeń i dżądra. Znaczy można się jeszcze dostać w ten sposób, bo tu raczej już nie. Tu raczej już nie. Czy wy robicie jakieś dekoracje? Robicie. Raz, dwa... Tu brakuje coś. Jak to wygląda? Trzy dekoracje. Zaraz będziemy mogli sobie to ulepszyć. Dobra, niektórzy najemnicy mówią, że estetyka nie ma znaczenia w dziczy, ale ty wiesz lepiej. Plus 10% do globalnej szybkości produkcji. Odporność starożytnego paleniska na zepsucie jest zwiększona o 150. W ogóle... A, bo co poziomy, okej. Ofiara. A jak ja mogę sobie ulepszyć? Nie wiem, jak to ulepszyć. A, bo jeszcze tego nie mamy. Populacja. Co najmniej 8 mieszkańców musi być zakwaterowanych w zasięgu tego paleniska. Dobra, czyli musimy zrobić jeszcze budynek mieszkalny. Budynki mieszkalne. Zróbmy sobie taką trasę tutaj. Stacja robocza. Oni coś nie chcą tej stacji roboczej robić. Coś nie chcą robić. Teraz chyba idą dopiero z tym. Tak, dopiero jakim priorytet ustawiłem, dopiero zaczęli iść. Tu możemy sobie zrobić tak. Bo widzę, że oni lubią po ścieżkach chodzić. Aż czasem chyba za bardzo. Można im trasy zrobić. No i dobra. Jak w ogóle ta mapa wygląda? Powiem wam, że mi się spać zachciało. Ojej. Ojej. A piję kawę, co jest najlepsze. Piję kawę. Ej, to nie jest duża mapa. To nie jest duża mapa. Zostało na bilet 2, 4, 5 dystryktów tylko. 5 polan. Z czego jedna jest ta zagrożeniowa. A Unia ma dopiero nie urywa. No to dzicz, no to dzicz. Dobra, weź to tutaj. Co my musimy zrobić dalej?
Deski, cegły i tkanina. Deski, cegły i tkanina. On już coś robi, tak? Rozumiem? Nie. Dobra. I teraz nie wiem, czy on coś robi, czy nie. Naprawdę nie wiem, czy on coś robi. Nie jestem pewny. Dobra, i tak musimy to zrobić. Nie ma innej opcji. Czemu oni się tak lenią? Obóz drwali. Który to? Ty jesteś, tak? Kto ty jesteś? Okej. Okej, to jesteś ty. No to możemy cię troszeczkę dalej przenieść, jak najbardziej. Fajnie, że te się budynki przenosi tak na ludzie. Nie powiem, jest to przydatne jak najbardziej. Tutaj będziemy musieli się jeszcze przebić. Tu będziemy się musieli przebić. Tak, ja bym sobie tutaj to obciął. ...12/8. A to jest główny magazyn, aha! To jest główny magazyn. Ten to przeniósł, jeżeli się da. Da się. To się da przenieść, to nie jest źle. Opsa i tutaj budyneczek sobie również zrobił. Chociaż ej, bo oni tego jeszcze nie skończyli, to może dlatego nie ma. Coś tutaj się dzieje. Koleżka robi już cegły. Koleżka robi cegły, więc jakoś no tam powoli, powoli. Myślę, że można było zrobić jeszcze sobie tutaj tą ścieżkę dalszą. I na przykład przenieść to. Które wokół magazynu też można sobie zrobić ścieżkę, żeby oni się tutaj nie plątali zbytnio. Tylko powiem wam szczerze, że no oni za bardzo nie chcą tego budować. O, coś odkryli. Co tutaj mamy? Małe obozowisko, zniszczony obóz na pustkowie w okolicy, wciąż znajdują się Osenali. Nie mamy kogo przypisać. Brak dostępnych budowniczych. Oh no! Dlatego oni nie chcieli budować, bo nie mieli jak. Teraz wiele wyjaśnia. Mamy nowych mieszkańców. O, nikt nie jest w stanie przestać burzy w pojedynkę. Królowa oferuje ci kamień węgielny, okej. Zostawy jajek. 15 jajek na minutę plus 15 włókien roślinnych. Myślę, że jajka są dobrym pomysłem. No i mamy. Human i bubr. Ewentualnie nie bubr i jaszczur. Ale humana i bubra. Dobrze, panie Bobrze. To w takim razie humanów możemy tu włożyć. Dobra, i czy teraz to się podniosło? Nie, nie podniosło się. Lipa. I tu się też nam skończyło.
Tu się nam też skończyło zdeczka. Ale to nie szkodzi. Ja bym to przeniósł po prostu. Poczekajcie, sobie kawę odstawię. Tu nie ma miejsca. O, i tak elegancko. Ją wcisnęło. Ją wcisnęło. Chłopaki zaczynają tutaj ciąć. 18 na 8. A nie, jest dobrze. Co najmniej 8 mieszkańców musi być zakwaterowanych w zasięgu tego paleniska. To mam. Nie wiem, czemu to nie zadziałało. Wykonuj rozkazy. Wykonuję. A właśnie, trzeba tutaj jeszcze jedną osobę dosłać. Gdzie to było? Tutaj było. Idź, tak, jak najbardziej. A człowieka moglibyśmy tutaj wysłać. Właśnie do cytadeli. Człowiek i jaszczur. Dobra, witajmy. Niech będzie, że was zawitamy. Ja tu widzę, że nam zabrakło tego. Brak dostępnych budowniczych. O nie. O nie. Dobra, tu się skończyło. Rozumiem, że kamień i reszta, no niestety tutaj nigdzie tego nie ma. Nigdzie tego nie ma, więc możemy w końcu wyrzucić stąd ludzi. Przecież tu. Ha. Zrobię człowieka. A bóbr, lecisz do produkcji. I kolejne małe obozowisko, no nie. Dobra, lecisz. Dobrze, panie Bobrze. Gule to tak. Tutaj nic już nie mamy. Tu niedługo się chyba skończy. O, dołączyli, dobra. Chyba dołączyli. No i zaczęli w końcu budować. Tam w końcu się pracownicy też znaleźli. W końcu się pracownicy znaleźli. Złoża gliny, tutaj są. To już sobie można przenieść bez problemu. Gdzieś tu. Gdzieś tu, tutaj leci ścieżka. Bardzo mnie interesuje to miejsce. To miejsce mnie mega interesuje, bo jestem ciekaw, czy tutaj będzie jakiś, nie wiem, pseudoboss. Rozkazy gotowe do ukończenia. No to kończymy. Pyk. Starożytne tablice. Niebezpieczne polany. Przebij się przez las, aby odkryć niebezpieczne lub zakazane polany. Dobra. To się tniemy. Moi drodzy, ale... Ja wiem, że wy byście chcieli pewnie zobaczyć, co tam się będzie działo dalej, ale niestety musimy odcinek kończyć i resztę zobaczycie sobie oczywiście w następnych odcinkach. Tymczasem trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. No i piszcie komentarze, jeżeli chcecie zobaczyć więcej z tego typu rozgrywki.
Bo pewnie teraz ogólnie znów namieszamy, jeżeli chodzi o... o serię. I może być dużo różnych... i w sumie ciekawych gier. Trzymajcie się. Hej, hej!